Kiedy przychodzi czas na walkę, jestem mega pobudzony. Adrenalina i testosteron ogarniają każdą część mojego ciała. Nakręca mnie publiczność i myśl, że za chwilę wyjdę na bitwę. Czuję, że to jest moje miejsce. Mocna wymiana i popatrzcie! Ciężki knockout! Kamil Ruta knockoutuje Dawida Miłkowskiego. Tak jak zapowiadałem po mojej przegranej walce, dajcie mi kogokolwiek, a z niższego w pierwszej rundzie. Dotrzymałem słowa, wrócił stary, dobry Kamil Ruta. Po przegranej z Kamilem postanowiłem zmienić wszystko, zacząć wszystko od nowa. Zmieniłem sztab szkoleniowy, zmieniłem trenera, trenuję w nowym miejscu, jestem bardziej zmotywowany, bardziej zdeterminowany i wciąż głodny zwycięstw. Marzę o tym, by zetrzeć uśmiech z ust Kamila i pogrzebać go w jego śląskim topnięciu. Niektórzy chcą dawać dobre walki. Ja chcę, by moi przeciwnicy cierpieli. Chcę sprawiać im ból. Na 11 walk, 7 skończyłem przed czasem. Moim najbliższym przeciwnikiem jest francuska gwiazda K1, lidą 8-krotnej mistrz świata. Dla mnie to najbardziej prestiżowa walka. Dzięki niej wybiję się za granicą i to jest moja szansa, trampolina na zaistnienie na świecie. Rekord mojego przeciwnika totalnie nie robi na mnie wrażenia. W ringu nie walczą rekordy, walczy tylko dwóch zawodników i tylko jeden wyjdzie stamtąd zwycięsko. Plan na najbliższy rok to wygrać z Lidonem. Następna walka jest z tobą, Jenel. Idę po mojej pasy, szykuj się, bądź gotów.